Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski, 19 niedziela i rozmowy Celińskiego. Program nasz realizuje Maciek, a producentem tego programu jest pan Tomasz Szewczyk. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki temu wsparciu te programy powstają i powstawać będą. Drodzy Państwo, no, zacznę od tematu poważnego, który prawdę mówiąc planowałem tydzień temu w ostatniej części programu, ale żeśmy się rozgadali, przede wszystkim ja, ale Państwo też, na tematy inne i one nam się przedłużyły. To był taki tweet Donalda Tuska sprzed ponad tygodnia, bo to był chyba piątek czy sobota przed naszym ubiegłotygodniowym programem. Donald Tusk zatweetował: epoka powojenna już minęła, żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. Dlatego NATO i solidarność między Europą i Ameryką są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To był tweet po angielsku, więc pewnie był w jakiś sposób przygotowaniem do tego, co się w kolejnym tygodniu działo, czyli do wizyty Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w Białym Domu, no a później do spotkania Trójkąta Weimarskiego. No ale proszę Państwa, bardzo wielu polityków wypowiada się w tonie, wprawdzie później był taki tweet lekko uspokajający, że NATO jest solidarne, tego samego autora, Donalda Tuska, parę dni później, że NATO jest solidarne i nie ma bezpośredniego zagrożenia. Niemniej wiele wypowiedzi europejskich polityków, nie tylko europejskich, z ostatniego tygodnia jakby pachnie wojną. Pachnie wojną, pachnie jakąś inną formą sporu pomiędzy Rosją a światem Zachodu. Wiele działań świadczy o tym, że państwa przygotowują się, jakby zaostrzają własne procedury, no nie wiem, choćby Finlandia czy kraje nadbałtyckie, które wyraźnie ograniczają ruch obywateli rosyjskich poprzez ograniczenie ruchu samochodów zarejestrowanych w Rosji na swoim terenie. No i stąd pytanie do Państwa, czy politycy nas ostrzegają, czy może budują atmosferę, która pozwoli na przekierowanie gospodarki i finansów na potrzeby bardziej wojenne, bo to też możliwe. A czy boimy się tej wojny w takim czy innym zakresie? Ta wojna może mieć taki nadal jeszcze mimo agresywnego charakteru wymiar niefizyczny, czyli nie z wkroczeniem wojsk na obce terytorium, ale choćby no, poprzez przeróżne formy dywersji. Trochę bokiem, mówiąc kolokwialnie, bo nie przebiła się ta wiadomość na czołówki gazet. Otóż, proszę Państwa, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii odwiedzał brytyjskich żołnierzy, którzy są na ćwiczeniach w Polsce, i samolot, który transportował ministra i jego otoczenie, miał przez około godzinę zakłócany, co zostało stwierdzone, sygnał GPS, w związku z czym piloci nie mogli korzystać ze swoich naturalnych narzędzi określania pozycji i nawigowania w powietrzu.
tylko musieli przejść na bardziej tradycyjne formy. No i żadna tajemnica, bo tutaj żyjemy w świecie, w którym wszyscy wszystkich są w stanie do jakiegoś stopnia skontrolować, no ten sygnał GPS był zakłócany z terytorium obwodu królewieckiego, czyli Rosja dokonała swego rodzaju agresji na ten samolot, co mogło się skończyć katastrofą. Oczywiście noty dyplomatyczne ostre poszły, ale wiadomość, tak mam wrażenie, przeszła trochę obok nas. No i pytanie moje do Państwa. Boimy się tej wojny, przewidujemy tę wojnę i co w związku z tym naszym strachem bądź jego brakiem, co powinniśmy robić. Ja oczywiście odwzajemniam w tym momencie wszystkie Państwa pozdrowienia i przywitania. Nie będę czytał po kolei, no ale tam, gdzie Państwo pozdrawiają z Lublina, no to oczywiście muszę odpowiedzieć: Panie Pawle, pozdrawiam. Pozdrawiam Lublin. Pozdrawiam też Otwock. Michael Karik pozdrawia z Otwocka. No, nawet nie wiedziałem, że Michael Karik z Manchesteru przeprowadził się do Otwocka. Bardzo mi miło Państwa wszystkich widzieć. No i pan Paweł Krzysztof Kołodziej pisze: cała zachodnia robi interesy z zachodnia Europa robi interesy z Rosją. No robi między innymi dlatego, w tej chwili są prace nad tym, żeby doszczelnić i ujednoznacznić embarga, które no jakoś tam wyraźnie są nieszczelne, te sankcje na Rosję. Wszyscy dosyć chętnie korzystają z tych takich alternatywnych ścieżek importu, eksportu i przez jakieś różne Kazachstany i kraje postradzieckie i kraje niepostradzieckie, szczególnie azjatyckie, no jakaś część towarów jednak przepływa w tę i z powrotem. No i pozdrawiam Łuków, pozdrawiam Bena, pozdrawiam Dolnośląskie, pani Bożena. Pani Bożena się przyznaje geograficznie. Jeszcze raz powiem, miło mi Państwa widzieć. Jack pisze: panie Marcin, jak nic nie można. Polska niech królewiec zdobędzie i Niemca odda proste. No tak, no gdzieś tam można sobie iść w tego typu retorykę. Natomiast pytanie jest też takie, czy przy tej retoryce wojennej, no to oczywiście gdzieś tam zakupy w Stanach Zjednoczonych, no ale z drugiej strony wyskakuje nam problem zaopatrzenia w amunicję. Okazuje się, że ta wielka grupa, polska grupa zbrojeniowa, w której jest mnóstwo spółek i w której mnóstwo można zarobić, to jest jednocześnie grupa, która nie bardzo jest w stanie wyprodukować choćby amunicję artyleryjską w odpowiedniej ilości, a okazuje się, że nawet jak są fundusze europejskie i były fundusze europejskie w ubiegłym roku, to na tam możliwe wnioski na 500 000 euro, to nasze dwie spółki dzielne złożyły na 11 milionów euro. Między nami mówiąc, to są śmieszne kwoty w skali potrzeb zbrojeniówki, więc mamy, no oczywiście gdzieś tam wybuchła lekka afera, ponieważ państwo z PiS-u oczywiście chcieli wskazać, że o, tu król Europy Tusk nie jest w stanie załatwić dotacji na zbrojeniówkę. Wiceminister obrony narodowej, pan minister Tomczyk, pokazał całe kalendarium, które zamyka się w sumie
zobaczcie Państwo, jaki zbieg okoliczności. 13 grudnia, czyli w dniu powołania rządu Tuska, były ostatnie terminy dotyczące składania tych wniosków. No to jako żywo ten rząd nie mógł tego dopilnować. Anna Gryta pisze, nauczeni historią powinniśmy się samo opodatkować i pchać we własne fabryki. No tu jest taki dylemat, bo pchać we własne fabryki to oznacza no, co najmniej kilkuletnią perspektywę pomiędzy punktem A, czyli rozpoczęciem tego pchania, a punktem B, czyli rozpoczęciem korzystania, no bo jednak takich fabryk nie stawia się w miesiąc. Pamiętacie, był taki minister rolnictwa, co twierdził, że w 2 miesiące silosy postawi na zboże. No nie, tak się nie da, szczególnie przy technologiach no jednak dosyć zaawansowanych, jeśli chodzi o broń, więc to też jest zawsze pytanie, czy kupić szybko na rynku to, co jest do kupienia, czy faktycznie pchać we własne fabryki. Absolutnie z korzyścią dla państwa byłaby, no samowystarczalność pewnie to jest niemożliwe, ale w dużej mierze zapewnienie sobie dostaw własnych, nieuzależnianie się od nikogo, nawet od sojuszników, bo choćby łańcuchy logistyczne mogą być zakłócane i wtedy jednak pewne jest to, co wyprodukujemy w Polsce, tylko na ile my jesteśmy w stanie produkować w Polsce, na ile szybko jesteśmy w stanie taką produkcję zorganizować. To są procesy. Stawiam tutaj znak zapytania, bo oczywiście marzy mi się, żebyśmy przynajmniej jeśli chodzi o sferę amunicji byli w stanie ją produkować, no ale jak czytam specjalistów, to dzisiaj chyba wyczytałem u któregoś ze specjalistów wojskowych, że te nasze polskie zdolności, no cały czas rzecz dotyczy amunicji artyleryjskiej, do produkcji to są mniej więcej takie, że w 2 miesiące produkujemy to, co w wojnie ukraińskiej w ciągu dnia jest zużywane. No to nie wygląda to dobrze. Jak już, to bardzo proszę o nuklearną, jeśli ludzkość niczego od lat nie może się nauczyć, to może nie zasługujemy na istnienie. No ja rozumiem, bliskie są mi teorie nihilistyczne, ale panie Pawle, no prawda jest taka, że ja nie wiem, czy nie jest nadużyciem powiedzenie ludzkość. No bo to jest pytanie, na ile ta ludzkość, w której jak rozumiem mieścimy się my tutaj obecni i Władimir Putin, który jak wiecie zostanie prezydentem, choć tych wyborów po raz kolejny, choć tych wyników tych wyborów jeszcze my nie znamy, ale oni na pewno już znają. Czy jest jakiś wspólny mianownik pomiędzy tą częścią ludzkości, która chce i do jakiegoś stopnia się przyzwyczaiła do życia we względnym pokoju, a tymi, którzy żyć w pokoju nie chcą, nie mogą, nie wiem, jaka to... Nie chcę ich też diagnozować, tak? Stwierdzam tylko fakt. No, jakoś nie czuję się częścią tej samej ludzkości. Małpiak pisze, że w exit poll Putin zdobywa 87%, a co tak słabiutko? To jestem rozczarowany. To coś Wołodia się nie postarał. Ja nie wiem, tam chyba parę głów poleci. No jak 87%? To słuchajcie, to jest nawet mniej niż Jarosław Kaczyński dostaje na w kongresach PiSu. Nie, to oni to jeszcze poprawią, Małpiaku. Nie wierzę, żeby te wyniki się potwierdziły. Negro pisze, co naprawdę się dzieje, to nam nikt nie powie. No to jest, proszę Państwa, do jakiegoś stopnia naturalne, no bo to jednak wiele z tych rzeczy się dzieje na poziomie
niejawnym i to, że władza zatrzymuje, władze różnych krajów zatrzymują dla siebie pewne informacje, no to nie jest niestety konieczne. No, no jak choćby ta dyskusja, czy na spotkaniu w Białym Domu Bidena były rozmowy, o których, na tematy, które nie zostały nam obwieszczone. No, oczywiście, że były. I oczywiście, że jakaś część z tych rozmów, szczególnie kiedy dotyczy obronności wojska, musi pozostać tajna. No ale na przykład pojawiają się tezy, że tam były rozmowy choćby o broni nuklearnej i jakiejś formie dostępu Polski do tej broni nuklearnej. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, no ale są tacy, którzy twierdzą, że temat był na stole i miał się w jakiś sposób przybliżać Polskę do jakiejś formy dysponowania bronią nuklearną. No, faktem jest, że jak się, to powiem coś, co było powiedziane już milion razy albo 10 milionów razy, no, Ukraina byłaby bezpieczna, gdyby w 1991 roku nie pozbyła się arsenału nuklearnego, bo wtedy zapewne decyzja na Kremlu o ataku na Ukrainę byłaby dużo trudniejsza i pewnie by do tego nie doszło. Każdy chętnie straszy własną bronią nuklearną, ale nie bardzo chce zderzyć się z kimś, kto także ma tę broń nuklearną, bo to jest za duże ryzyko własne. Boli pisze, Polakom raz na jakiś czas potrzebna jest jakaś wojna, choćby dla higieny, nie bójmy się i nie biodolmy. Przynajmniej tym razem będziemy napieprzać kogo trzeba. No jest to dosyć obca mi teza, że komukolwiek jest potrzebna jakaś wojna. Jak ktoś ma jakiś nadmiar agresji w sobie, to są sekcje bokserskie. Jest też coś, czego ja osobiście nie jestem w stanie oglądać, ale są te wszystkie formuły MMA. Zapraszamy. Można tam spokojnie sobie różne wojny przeprowadzić. Jest w tej chwili dużo strzelnic, jakby ktoś chciał postrzelać. Są także tak, te różne zabawy takie parawojskowe, więc jeżeli ktoś bardzo chciałby wojować, to niech sobie znajdzie takie miejsce, taki klub, taką drużynę. Nie umiem przyjąć do wiadomości, może to jest też kwestia, że nie mam już 18 czy 20 lat, ale nie umiem przyjąć do wiadomości tak lekkiego mówienia o wojnie. Polecam obrazki z Donbasu, polecam obrazki ze wschodniej Ukrainy. Nie, nikomu nie jest potrzebne cierpienie, nikomu nie jest potrzebna śmierć, nikomu nie są potrzebne tragedie osobiste i grupowe. Nie. To nawet żartować na ten temat nie można, nawet przy dużym poczuciu humoru. Naprawdę, popatrzcie na te obrazki. Wojna tylko w podręcznikach historii jest takim fajnym starciem króla A z królem B. Ktoś komuś zabierze nadrenie, ktoś komuś odbierze z powrotem to nadrenie. Ale poza wszystkim innym to są zawsze setki, tysiące, czy jak w przypadku takiej wojny totalnej jak II wojna światowa, miliony ludzi, którzy tracą życie, miliony ludzi, którzy tracą dorobek swojego życia, popadają w biedę, tracą dach nad głową. Nie żartujmy sobie na ten temat. Jeszcze raz powiem, nie sądzę, żeby komukolwiek wojna była potrzebna. Jeżeli jest jakaś grupa Polaków, którym wojna jest potrzebna,
to ja nie wiem, może trzeba, Drawsko-Pomorskie chyba nadal funkcjonuje jako największy poligon wszystkich tych Polaków potrzebujących wojny, należałoby tam przetransportować i niech sobie pobiegają na różne sposoby. Kosmaty Wilk pisze, nasze społeczeństwo może nie zrozumieć podejmowania wewnętrznych decyzji na podstawie sytuacji zewnętrznej. No tak, może, no ale to już jest kwestia pytań do służb prasowych, do PR-owców obecnie rządzących, bo społeczeństwo może wielu rzeczy nie zrozumieć, szczególnie jeżeli te rzeczy nie są tłumaczone, a tłumaczenie tych rzeczy wcale nie wymaga ujawniania wszystkiego, co jest. Stanisław Hasa pisze, wojnę się wygrywa, jak ma się własny przemysł zbrojeniowy. No ja tu, proszę Państwa, wystąpię w roli tego, który będzie raczej mnożył wątpliwości. Polska nie ma tego, albo ma bardzo niewielką tak zwaną głębię strategiczną, czyli obszar, który powoduje, że można rozgrywać w kilku fazach wojnę z napastnikiem i gdzieś stworzyć w miarę bezpieczne zaplecze. Więc nie stawiałbym jednoznacznej tezy, ponieważ te nasze największe centra przemysłu zbrojeniowego są w dosyć łatwym zasięgu i rakiet, i ewentualnych nalotów bombowych, choćby z terenu tego obwodu kaliningradzkiego, więc nie wiem, czy to są takie bezpieczne fabryki. No bezpieczniejsze są te we Francji czy w Stanach. Nie ma dobrego wyjścia, proszę Państwa. Znaczy oczywiście w świecie dobrym wyjściem jest mieć taką, trzeba mieć taką siłę obrony własnego terytorium i przestrzeni powietrznej, żeby te naloty na przykład nie doleciały. No ale to są nakłady, które są przed nami, zarówno w myśliwce nowoczesne, które już mamy kupione, ale jeszcze nie mamy w dyspozycji, i w systemy rakietowe, które by nas broniły. Jak Państwo widzą tak zwaną żelazną kopułę w Izraelu, to nawet ona, jak się okazuje, jest momentami do przebicia, mimo że nakłady, jakie państwo Izrael poniosło na budowę tej kopuły i technologie, jakie są tam wykorzystywane, nakłady są wielkie, a technologie są najnowocześniejsze. Anna Gryta pisze, już kilka lat przespaliśmy, tak czy owak trzeba na to pieniędzy, na wczoraj wszystko. Przespaliśmy mniej więcej 30 lat, z czego pierwsze 10 to ja bym usprawiedliwiał, ono było wytłumaczalne, wszyscy pamiętamy, w jakiej sytuacji gospodarczej byliśmy, i wtedy postulowanie jakiegoś zwiększania nakładów na wojsko, no to by po prostu w żadnym tamtejszym parlamencie nie przyszło. Były inne programy osłonowe, społeczne, które były ważniejsze. Ale kolejne powiedzmy gdzieś tam już od wczesnych lat, od początku wieku, od wczesnych lat 2000, to nie bardzo daje się niektóre zapóźnienia wytłumaczyć. Pytanie do Państwa też, bo tu nikt się nie wypowiedział, na ile się tej wojny obawiacie, jeżeli widzicie. Pani Magdalena Juszczak, nie sądzi Pan, że wszystko w tym momencie to gdybanie, wybory w Stanach dużo wyjaśnią? No nie, no to zawsze jesteśmy przed faktem, to my zawsze jesteśmy skazani na gdybanie. Natomiast większość naszej historii od czasu, jak zorganizowaliśmy się w plemiona,
wskazuje na to, że plemiona, a później państwa i narody gdybające są trochę mądrzejsze od tych, które nie mają tego typu refleksji przed, tylko czekają na fakty, żeby je skomentować, o ile oczywiście mają okazję skomentować fakty, bo to nie jest takie, proste. Wybory w Stanach są oczywiście najważniejszym elementem tej układanki. Jeżeli Stany Zjednoczone przejmie Donald Trump, to Władimir Putin nie będzie miał żadnych oporów przed różnymi formami agresji, poza tym oporem, który jest w tej chwili budowany także przez Grupę Weimarską, która się spotkała ostatnio i ma się jakoś bardzo szybko spotkać po raz, spotkanie było chyba w środę czy w czwartek Grupy Weimarskiej i kolejne ma być jakoś bardzo szybko w Gdańsku spotkanie tej grupy, gdzie mimo konfliktu Scholza z Macronem Grupa Weimarska wydała wspólne oświadczenie i na temat pomocy Ukrainie i jakby wspólnie także zastanawiała się nad budowaniem potencjału wojskowego i państw, i Unii Europejskiej. Natomiast to cały czas jest tak, że wszyscy wiemy, że te nie tylko papieskie młyny mielą powoli, no to są wszystko procesy. Więc Trump w Białym Domu na jesieni tego roku, a w zasadzie on tam obejmie chyba w grudniu, jeśli obejmie, mam nadzieję, że nie, funkcję prezydencką, no to jest zneutralizowanie Stanów Zjednoczonych i pozostawienie Europy bez wsparcia Stanów albo z jakimś tam symbolicznym wsparciem Stanów, co oznacza, że Europa będzie musiała sobie radzić sama. I muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili coraz bardziej możemy doceniać to, co się stało 15 października. No bo wyobraźcie sobie, że w obliczu Trumpa w Białym Domu, to my jeszcze mamy tutaj zainstalowaną prorosyjską władza Ziobrów, Kaczyńskich i Macierewiczów, no to bylibyśmy z tymi ich izolowaniem nas od Europy, z tym i z tą ich niechęcią do wszystkich europejskich inicjatyw, do zbrojenia i tworzenia współpracy wojskowej. No wyobraźcie sobie, że mamy Morawieckiego, który jak jedzie gdziekolwiek do Europy, to spotyka się z Le Pen czy z jakimiś innymi putinowskimi politykami, natomiast absolutnie nie ma zgody na to, żeby porozmawiać o współpracy wojskowej z Francją czy Niemcami, bo oczywiście dla nich podstawowym wrogiem była Europa i Niemcy. Więc można dzisiaj docenić, że zmiana władzy 15 października na władzę proeuropejską, no daje nam jakiekolwiek szanse w obliczu tego potencjalnego konfliktu z Putinem. Paweł Jakub pisze, podobno rozwój ludzkości napędzają właśnie konflikty i to jest smutne. No niestety tak jest, że bardzo często wojny przyspieszają rozwój technologiczny. Nie jest żadną tajemnicą w historii medycyny punktem przełomowym była najpierw pierwsza, a potem druga wojna światowa. Szczególnie ta druga, bo przy pierwszej jeszcze były pewne rygory religijne, kiedy chirurgia i nauki pokrewne, medyczne no, skoczyły do przodu straszliwie. No, wojna wymusza, znaczy sytuacje ekstremalne wymuszają rozwój. Popatrzcie Państwo, no, nie była to wojna, mieliśmy pandemię, mieliśmy zostaliśmy zamknięci w domach i zobaczcie, że proces, który pewnie był, by trwał przez najbliższe jeszcze kilka, może kilkanaście lat, czyli proces tej komunikacji internetowej w praktyce, pracy zdalnej i tym podobne, no okazało się, że wystarczy rok zamknięcia w domach i
i jesteśmy już wszyscy z Teamsami i tym podobnymi. I tym podobnymi problemami. Mówimy cały czas o pewnych takich aspektach czysto militarnych, proszę Państwa, ale wojna niestety nie ma tylko militarnego aspektu, ma ten groźniejszy w kategoriach cywilnych zupełnie. O, Czesław Lisiecki, bardzo, bardzo, ja z jakimś opóźnieniem chyba mam te komentarze, bardzo trafna uwaga do Bydgoszczy i tu w nawiasie Nitrochem, czyli główny producent materiałów budowlanych Belma, centrum szkolenia rakieta doleciała i upadła w środku kompleksu leśnego. To jest to, o czym mówię, o ochronie naszego nieba i czy ten nasz przemysł długo pożył w przypadku takiej wojny otwartej. Ale jak mówię, to są wszystko aspekty wojskowe, są nie tylko wojskowe aspekty takich sytuacji, ale o tym i do pytania, które cały czas pytam, czy Państwo się tego obawiacie, czy obawiacie się wojny, wrócimy za moment, nie uciekajcie, chwila muzycznego oddechu, zaraz wracamy. Hear me out,
Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. I wróciliśmy, proszę Państwa. Pan Boli pisze, że nie może słuchać tego czegoś. Nie będę cytował, bo nam zaraz YouTube zetnie program. Pan nas ostrzega przed wojną, która już nas dotyczy, a w Moskwie każdemu z nas pomalowali czerwoną kropkę na czole. Oddalam się szybko, bo się wścieknę. Nie, proszę pana, ja tylko protestuję przeciwko lekkiemu traktowaniu wojny i także pod kątem tego aspektu, o którym chciałbym teraz powiedzieć, bo mówimy o aspektach militarnych, o amunicji, o sprzęcie i tym podobne, a wojna ma jeszcze taki inny wymiar, ten wymiar cywilny, który jest najboleśniejszy. I powiem Państwu w ten sposób, kiedy w Polsce toczy się rytualna, coroczna dyskusja na temat klęski wrześniowej i tego, że to nie całkiem była klęska, żeśmy byli bohaterscy i tak dalej, to powiem Państwu, że wtedy we wrześniu kompletnie zawiodły elity państwowe, kompletnie zawiodła klasa polityczna. I nawet nie dlatego, że oni 17 września wszyscy dali drapaka do Rumunii, w dodatku w przekonaniu, że oni sobie przez tą Rumunię przejadą, a w większości przesiedzieli tam do końca wojny w internowaniu. Tylko dlatego, proszę Państwa, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rząd polski podjął decyzję o ewakuacji złota z zasobów Banku Polskiego, tak, i to była słuszna decyzja, to w tym samym czasie rząd brytyjski, który zagrożenie bezpośrednie tą wojną jeszcze nie było, poza tym, że Wielka Brytania przystąpiła do wojny, podjął decyzję o ewakuacji 800 tysięcy dzieci z południowej Anglii do Anglii Północnej, czy wręcz do Szkocji, przyjmując, że Anglia Południowa może być w zasięgu bombardowań i bezpośrednich działań wojennych. I wyobraźcie sobie, że w ciągu tam 2 czy 3 tygodni byli w stanie logistycznie ustawić przewóz 800 tysięcy dzieci. Jaka to jest logistyka? Trzeba je przewieźć, trzeba im znaleźć miejsca przy rodzinach czy w jakichś ośrodkach, gdzie miałyby zapewniony WIK, topierunek, szkołę i tym podobne rzeczy. Mówię o niczym innym, jak o czymś, co w Polsce się nazywało obroną cywilną, bo powiem w tej chwili tym takim językiem lekko technokratycznym. Poza wojskiem, jednostkami, ich sprzętem, ich większym czy mniejszym ukadrowieniem, niebywale istotne jest, i do tego Europa Zachodnia przywiązuje wagę, państwa Europy Zachodniej przywiązują wagę i często zdeterminowane tym aspektem podejmują decyzje, nawet sprzeczne z jakąś, czy nie do końca skorelowane z jakąś logiką militarną, niebywale istotne jest zachowanie
zaplecza tej wojny, czyli obywateli, czyli ochrona obywateli. W Polsce 1939 roku zapomniano, że podstawową funkcją państwa jest ochrona życia, zdrowia i majątków własnych obywateli. Majątków, czyli ich jakiegoś elementarnego bezpieczeństwa bytowego, socjalnego. To, co zadziało się w dużej mierze na wschodniej Ukrainie, tam jednak zarządzono ewakuację. Tam jednak ta migracja miała pewien stempel państwowy, jakkolwiek oczywiście też było po słowiańsku ratuj się kto może. O, Ben Kruczek pisze, w Finlandii 90% mieszkańców ma schrony w odległości 500 metrów. W Polsce z kolei czytam wypowiedź pana ministra Leśniakiewicza, wiceministra spraw wewnętrznych, który mówi, że na bazie inwentaryzacji, która była robiona, to my mamy w Polsce schrony, które są w stanie pomieścić 1,5 miliona ludzi. Więc, proszę Państwa, zakładam, że te 1,5 miliona ludzi to nie ma 500 metrów do schronu, tylko pytanie, co się dzieje z 35 pozostałymi milionami ludzi, którzy nie znajdą miejsca w schronie, szczególnie, że ja nie jestem pewien, ja na pewnym etapie swojej kariery zawodowej bardzo dawno temu miałem do czynienia z tymi problemami z obrony cywilnej, schronów na poziomie tym bardzo podstawowym, czyli od dołu. No ale zdołałem się nauczyć, że są dwie kategorie, schrony i ukrycia. I zdaje się, że większość tych miejsc, o których pan minister mówi, to są ukrycia. Między schronem a ukryciem jest parę różnic w parametrach technicznych. Jednym jest wielkość, ale także kwestia różnych parametrów odporności i infrastruktury w tym schronie, bo pamiętajcie Państwo, że schron oznacza także przede wszystkim wentylację, pomijając to, że ma tam jakoś chronić, tak, i musi być odporną budowlą, to powinien mieć wentylację, powinien mieć węzeł sanitarny, powinien mieć wodę, możliwość utrzymania jako takiego standardu bytowego, więc nie wiem, czy to w tych miejscach, gdzie te 1,5 miliona Polek i Polaków ma się schować, to wszystko jest. No, ja, proszę Państwa, wiem, że pod koniec lat 90. schrony i ukrycia z racji różnych reform prawnych i jakby pominięcia problemów tych schronów, które jeszcze za PRL-u były budowane, najbardziej chyba w latach 50. prawie każdy budynek miał co najmniej ukrycie albo nawet schron, mówię tutaj o miastach, o większych miastach, no to wiecie Państwo, tam jest coś takiego jak filtry węglowe do systemów wentylacyjnych, które mają swój resurs i który się kończy. Ja w latach 90. spotkałem się z tym, że większość filtrów węglowych zakończyło swoją przydatność do użycia 10 lat wcześniej, czy nawet więcej jak 10 lat wcześniej. Później żadne normy nie narzucały budowy schronów, a jak się okazuje, po drodze nawet zniknęły z prawodawstwa warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać schron. I tu właśnie pan minister w tej rozmowie, którą czytałem, zapowiada, że zostanie opracowane rozporządzenie określające warunki techniczne, jakie powinien
spełniać schron. W krajach, nie tylko w Związku Sowieckim, o czym się głośno mówi, ale także w innych krajach, przy budowie takiej infrastruktury jak metro, brano pod uwagę, że metro ma być także schronem. Zdaje się, że metro warszawskie nie całkiem spełnia takie normy techniczne. A przynajmniej zdaje się, że te nowe stacje to już są bez tego. Pamiętajcie Państwo, że to, co się dzieje w trakcie wojny, czy ona jest otwarta, czy hybrydowa i jakie są te relacje, to państwo poza tym, że ma wystawić jakąś armię, która spróbuje nas ochronić, no to powinno jeszcze zapewnić w miarę płynne funkcjonowanie pozostałych struktur, bo to nie jest tak, że jak jest wojna, to zamykamy instytucje, zamykamy firmy i w ogóle życie staje w miejscu i nie mamy o czym rozmawiać. No nie. To, co musimy zrobić, to jest zapewnić warunki do w miarę normalnego funkcjonowania. To znaczy sklep ma działać i w sklepie powinniśmy kupić podstawowe potrzeby. Firmy wszystkie, już nie mówię nawet o tych firmach, które zajmują się infrastrukturą, czy typu woda, gaz, prąd i tak dalej, no muszą działać, ale także pozostałe firmy, które działają na rynku. No trzeba zbudować bezpieczeństwo dla normalnego funkcjonowania. No nie może być tak, że będzie wojna. Mam nadzieję, że jej nie będzie, ale ona może być. I powiedzmy tam kilkaset tysięcy osób zostanie zmobilizowanych, a pozostałe 36 milionów będzie siedziało, wyglądało przez okno i czekało, kiedy to się skończy. Nie, no wręcz przeciwnie. Trzeba zrobić wszystko, żeby nasze życie jak najmniej odbiegało od normy, żeby jednocześnie działały te firmy, które zapłacą te podatki, które pozwolą sfinansować to wojsko. I teraz jak patrzę na państwo, polskie, to no niestety obrona cywilna, która była fikcją od lat 90. No powiem wam, pewnie to jest objęte różnymi tajemnicami, więc ja nie będę opowiadał o tym, co tam spotkałem jako jeszcze dosyć młody człowiek, który z jakichś przyczyn był, z racji swojej pracy zawodowej, był otarł się o te struktury, ale to naprawdę nadawało się tylko na opowiadanie dowcipów i mam mnóstwo anegdot, ale publicznie nie powiem, bo nie wiem, czy nie złamał jakiejś tajemnicy. Wprawdzie przyrzeczenia nie składałem na początku programu, o co tutaj pani Katarzyna się domagała. Mówię szczerze, ale nie powiem wszystkiego, co wiem. No, tyle wam powiem. Natomiast no, to jest bardzo ważny aspekt. Ta obrona cywilna ostatecznie została zlikwidowana przez geniusza wszechczasów Jarosława Kaczyńskiego w tym osławionym projekcie ustawy o obronie ojczyzny, bo ta ustawa ostatecznie, tylko że też nie będę przypisywał Kaczyńskiemu, że zlikwidował OC. Tak naprawdę stwierdził stan faktyczny. OC nie było, natomiast OC jest potrzebne. Obrony cywilnej nie zastąpi Straż Pożarna, ponieważ ma inne zadania, jakkolwiek Straż Pożarna jest bardzo potrzebna jako partner obrony cywilnej i współtworzący obronę cywilną. No, w żaden sposób obrony cywilnej nie zastąpią Wojska Obrony Terytorialnej, bo one z kolei wyewoluowały w stronę jakiegoś czynnika bojowego, jednak wojskowego, a prawda jest taka, ktoś te schrony powinien
utrzymywać. Ktoś powinien zarządzać kryzysowo miastami, miasteczkami i wsiami w momencie wojny. Ktoś powinien pilnować bieżącego porządku. No, w pierwszej Rzeczpospolitej taka funkcja nazywała się wojski. Wojskiem był jakiś doświadczony rycerz, który już był za stary, no tak, czy w jakiś sposób niewydolny, nie ruszał na wojnę, ale rozumiał specyfikę, miał autorytet i wojski organizował życie wojenne. Życie wojenne i temu służy obrona cywilna. Ktoś musi zająć się ludnością cywilną, ktoś musi się zająć dopilnowaniem, żeby życie w trasie wojny, życie ludności cywilnej było w miarę bezpieczne i jak najbardziej zbliżone do normy. I tutaj jesteśmy jeszcze bardziej w lesie niż w przypadku zbrojeń, wojska i ukadrowienia armii, no bo to oczywiście Błaszczak się tam chwali, że mamy 58 dywizji, tylko że tak naprawdę mamy 2,5, no, bo powołać sobie dywizję na papierze możemy. Gdzieś tu było pytanie było, czy nie było mojego komentarza w sprawie komisji. Tę komisję to pewnie, a nawet na pewno, to zdradzę w tej chwili tajemnicę, ale tu mogę zdradzić bez zgody premiera. O tej komisji wspomnimy na pewno w kolejnym programie Kraków-Warszawa. Wspólna sprawa, bo ta komisja bardziej pasuje do tamtego formatu prześmiewczego niż do formatu, co do którego staram się, żeby był poważny w rozmowach Celińskiego, więc komisja już za jakiś pewnie kwadrans. Brakuje nam, proszę Państwa, naszej samoorganizacji na wypadek wojny. Ktoś z Państwa pisze o sygnałach alarmowych. No gdzie tam, no kto na to reaguje? W ogóle kto rozpoznaje? Pytanie jest, na ile, bo ja nie mam pojęcia, Państwo może wiecie, jak macie dzieci w szkołach, na ile ta wiedza jest sączona w szkole, bo w moich czasach, kiedy jeszcze mieliśmy bronić Polski przed imperialistami, to przysposobienie obronne było takim dosyć poważnym szkoleniem. No, na pewno jest za mało na ten temat edukacji dorosłych. Edukację dorosłych robi się przede wszystkim przez media, w tym wiodącą rolę powinny mieć media publiczne, które powinny jednak nasączać treściami, co się robi w sytuacjach zagrożenia. Zresztą nie tylko w przypadku wojny. Coraz częściej mamy, to się wiąże ze zmianami klimatycznymi, coraz częściej mamy bardzo prosty, prozaiczny problem z klęskami żywiołowymi, z wichurami, z trąbami powietrznymi, z powodziami, suszami. Do tego wszystkiego powinniśmy dostać wszyscy dorośli solidny kurs, jak się zachowywać w przypadku klęsk żywiołowych, jak się chronić, jak unikać problemów. A proszę Państwa, jakoś widzę tutaj większy deficyt w naszych działaniach państwowych niż deficytów widzi Jarosław Kaczyński u swoich oponentów, a sami wiecie, że to trudno Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o deficyty, które widzi, przeskoczyć. Moi drodzy, dołączam się do apelu pani Katarzyny Zaręby-Niedźwieckiej. Tylko 200 łapek na 400 osób. Proszę o łapki, proszę o udostępnianie. No i proszę Państwa, zapowiedź. Życie nam płynie coraz szybciej w Polsce. Doszliśmy do wniosku w resecie, że poza takimi pasmami, które mają ten wymiar trochę
szerszy i taki bardziej przekrojowy. Przydałoby się pasmo podsumowujące kolejne dni. W tych dniach wiele się dzieje i w kraju, i za granicą. I proszę Państwa, od jutra ruszy codziennik Resetu. Tworzyć go będą w tej chwili znakomici nasi autorzy: Jarek Szczepański, Paweł Sito, Piotrek Szumlewicz. Akurat tak się złoży, ale to wierzcie, to jest przypadek, ponieważ Piotr Szumlewicz jutro jest gdzieś poza Warszawą niedostępny, to wyjątkowo jutro codziennik Resetu poprowadzę ja jako zastępstwo, ale to ja będę tylko tutaj na zastępstwie za Piotra. Codziennik Resetu będzie codziennie, jak sama nazwa wskazuje, od godziny 20.30 do 21.00. To będzie codzienne pasmo podsumowujące, od poniedziałku do piątku pasmo podsumowujące wydarzenia dnia. Prowadzić będą nasi autorzy, goście będą bądź nie będą. To jest już wybór autorów i przede wszystkim tematów. Proszę Państwa, na koniec, bo ja już muszę się chować, oczywiście zapraszam Państwa na 20, czyli za parę minut na Kraków Warszawa wspólna sprawa, to na koniec Maciek nam pokaże intro nowego pasma i pewnie jeszcze uzupełni to jakoś skoczną muzyką. Ja Państwu dziękuję za dziś, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę i do zobaczenia za kilka minut. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Zapraszam Państwa.